No to może dałabym sobie 5. Trzeba troszkę mieć jakiejś w sobie wiary, ale też trzeba zejść na ziemię. Ale też mam uszy i słyszę. Mimo, że słyszę, to jednak nie słyszę swoich fałszów. Uważam, że jestem nieodkrytym talentem, że jestem nieoszlifowanym diamentem i w tym sezonie to się zmieni, proszę Państwa. Niedługo powerplay, niedługo wszystkie listy przeboju będą moje, będą nasze i na to liczę. I z góry przepraszam. Podobno nierealistycznie, tak mówią widzowie, ponieważ ja bardzo się zgłaszam do śpiewania i tańczenia, a potem opinie są różne. Jedni uważają, że bardzo chcę śpiewać, ale nie potrafię. Mi się wydaje, że jednak słuch mam i śpiewam w kościele zawsze, ale może to jest niewystarczające. Z powodu mojej miłości, no to wiadomo, że najlepszy wokal rockowo-rock'n'rollowo-religijny ma Marcin Prokop. Może w kościele, może na scenie, może na stadionie, może wszędzie, ale najlepiej, żeby to było w toalecie. Moim zdaniem Paulina, jak tutaj, że tak powiem, ryknie, to pozamiata. Obstawiam, że Dorota, że ma niezły wygar, Dorotka Wellman. Miałam już okazję gdzieś ją słyszeć przy innych produkcjach i wydaje mi się, że Dorotka może super śpiewać. Jeszcze bym takim czarnym koniem obstawiała Gosię Omę. Gdzieś kiedyś słyszałam, że w trakcie programu coś śpiewała i to było całkiem dobre.